Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych. Między innymi, jak widzicie tutaj, z ekonometrii, a dokładnie mówiąc z programu Gretl. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie od razu pisać na adres zadania@projekty.wp.pl, ewentualnie wejść na stronę internetową, którą tutaj widzicie. A dzisiaj Wam chciałam pokazać sposób poszukiwania wartości krytycznych z rozkładu testu Darbina-Watsona, który bada autokorelację reszt rzędu pierwszego. Jeżeli na podstawie dowolnych danych, ale jak widzicie tutaj czasowych, czyli mamy na przykład dane roczne, miesięczne, kwartalne, jakie by nie były, ale z pewnych okresów czasu i chcemy w tym momencie sprawdzić, czy występuje autokorelacja, trzeba przeczytać tutaj w wygenerowanym modelu, ile wynosi statystyka Darbina-Watsona. Ja wiem, że może ten model, który ja tutaj na szybko wygenerowałam, jak PKB wpływa na deficyt, może być, powiedzmy, niezgodny z teorią ekonomii, ale już nie o to mi w tym momencie chodzi, tylko o pokazanie w sposobu weryfikacji w teście Darbina-Watsona, czy występuje autokorelacja. Oczywiście, że można wejść tutaj w menu wykresy, kliknąć korelogram procesu resztowego i bardzo szybko zauważyć, że jeżeli tu w kolumnie PACF pojawiają się dwie lub trzy gwiazdki, a to jest dla drugiego opóźnienia, raczej ta autokorelacja reszt będzie, ale tu jest widać od razu, że będzie autokorelacja reszt rzędu drugiego. A wspomniany wcześniej przeze mnie test Darbina-Watsona bada tylko to, czy na bieżące reszty mogą wpływać reszty z okresu poprzedzającego, czyli gdy opóźnienie w czasie jest tylko jednookresowe. I teraz tak, jeżeli program wygeneruje mi statystykę Darbina-Watsona, to można ją porównać do dwóch wartości krytycznych. Ten test posiada taką możliwość. Trzeba do niego znać dwie informacje, żeby wygenerować dwie wartości krytyczne. Znać liczbę obserwacji w modelu, czyli n równa się, i wiedzieć, ile mamy zmiennych objaśniających. Jeżeli sami wygenerowaliśmy model, to widzimy, że oprócz wyrazu stałego oznaczonego konstansem jest również tylko jedna zmienna nazwana tutaj jako PKB, czyli k jako liczba zmiennych objaśniających wynosi 1. Wtedy przechodzimy do okna głównego naszego programu Gretl, wchodzimy w menu narzędzia, potem tablice statystyczne, otwieramy zakładkę DW, wpisujemy w tym momencie z klawiatury 16 jako liczbę obserwacji, co podałam stąd. To jest automatycznie generowane przy tworzeniu takiego raportu z modelem ekonometrycznym, a tutaj wpisujemy 1. Po kliknięciu OK wygenerowane zostają w programie Gretl dwie wartości krytyczne, lower i upper z języka angielskiego, i ona zależy od liczby obserwacji w modelu i liczby zmiennych objaśniających. Jeżeli w tym momencie dolna wynosi 1, już zaokrąglając 11, a górna 1,37, oznacza to tyle, że ta wartość naszej statystyki w tym konkretnie teście na pewno jest wartością zarówno niższą od dolnej, jak i od górnej. Jeżeli ma miejsce taka sytuacja jak u nas, to na pewno mamy podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, która zakłada brak autokorelacji rzędu pierwszego, na rzecz hipotezy alternatywnej, która mówiła, że występuje autokorelacja reszt rzędu pierwszego. Oczywiście, jak widzimy tutaj, dla poziomu istotności 5%. Oznacza to tyle, że tablice wygenerowane w programie Gretl zawsze dla testu Darbina-Watsona generuje ten program przy poziomie istotności 5%, czyli na 5% możemy popełnić błąd przy odrzuceniu hipotezy zerowej, jeżeli ona faktycznie jednak jest słuszna. I w tym momencie, w tym teście, ja bym powiedziała, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli niestety występuje negatywne zjawisko autokorelacji rzędu pierwszego, oczywiście przy 5% poziomu alfa, czyli tego poziomu błędu.
Gdyby jednak nasza statystyka zawierała się między tą a tą wartością, oczywiście u nas tak nie jest, ale gdyby, byśmy powiedzieli, że test nie rozstrzyga o występowaniu autokorelacji reszt rzędu pierwszego, czyli powiedzmy znajduje się nasza statystyka w obszarze niekonkluzywnym, co to nam daje? No to, że po prostu test Darbina-Watsona nie pozwala nam na weryfikację takiego założenia, czy może nie założenia, na weryfikację takiego przypuszczenia, że występuje autokorelacja rzędu pierwszego, trzeba by było wykorzystać inny test, między innymi, tak jak tu sugerowałam, występuje test PACF w ramach badania korelogramu procesu resztowego, ewentualnie można wejść w testy autokorelacji, które tutaj Wam pokazuję. Jeżeli jednak nasza statystyka Darbina-Watsona w trzecim wariancie byłaby zarówno wyższa od dolnej, ale zarówno wyższa też od górnej, to byśmy powiedzieli, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która oczywiście zakładała w pierwszym momencie brak autokorelacji rzędu pierwszego przy 5% tego poziomu istotności, czyli byśmy powiedzieli, jest super, nie ma autokorelacji, czyli jest dobrze. W tym momencie ja Wam omówiłam test Darbina-Watsona. Jest to test dość nietypowy, bo posiada dwie wartości krytyczne, nie tak jak test dowolny bazujący na rozkładzie normalnym czy na rozkładzie testu studenta. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej możecie od razu mailować na zadania/projekty@wp.pl. Oczywiście możecie też wejść na stronę internetową, którą tutaj podaję, czyli zadania/projekty.pl. Tam jest oczywiście kontakt do mnie. Wy, jeżeli potrzebujecie, to zapoznajcie się z pozostałymi moimi filmami, czy dotyczącymi typowej ekonometrii, czy już dokładniej programu GLETL. Korzystajcie z całej tej przeze mnie udostępnionej wiedzy. Subskrybujcie kanał. Udostępniajcie te filmy znajomym, jeśli uważacie, że są jakościowe i pomocne dla Was. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce. Pracujcie w programie GRETL, bo jest dość praktyczny i pozwala na sprawne wdrożenie tej wiedzy papierowej w szybko generowane modele ekonometryczne. Pozdrawiam.